Jak tam spisują się nowe wynalazki, te, jak im tam, koła? Znakomicie, wasza wysokość. Prędkość działań naszych dywizji zmotoryzowanych zwiększyła się 4-krotnie, a komfort jazdy jest wprost rewelacyjny. Generale, a czy te koła można stosować tylko w armii? Myślę, że nie tylko, ale armia jest najważniejsza. Jasne, jasne. A moje karoce? A powoziki delfina i królewny nie są ważne? Jednak wasza wysokość... Panie ministrze skarbu, a gdybym tak chciał unowocześnić całą naszą flotę pałacową, dużo by to kosztowało? Za dużo. Skarb jest prawie pusty. Wasza wysokość, taki wydatek pogrąży finanse królestwa. Ale ja chcę być nowoczesnym władcą i muszę mieć całą flotę powozów pałacowych na kołach. Obawiam się, że nie ma na to rady. A może jest niewłaściwy minister? Jest jeden sposób szybki, ale... Jaki? Dodrukować trochę pieniądza. W ciągu pół roku można będzie zmodernizować naszą flotę pałacową, ale... Nie ma ale. Wykonać! Tak jest, wasza wysokość. Panie, co to jest? Ja chciałem kupić 4 koła, ale mam tylko 200 mońków. No co tak drogo? Przykro mi. Wzrosły ceny surowców, podwykonawców. Nie dam rady. Muszę podnieść cenę na koła. Ale ja nie mam 240 mońków. No nie! Nie dość, że mi urząd skarbowy przysłał upomnienie, że za mało podatku zapłaciłem, to jeszcze muszę sobie stare buty naprawić po tylu latach pracy, na co to przyszło? Chleb też drożeje? To przez te podatki! Skąd ja mam wziąć pieniądze? Czy mógłby mi pan pożyczyć 1 mońka? Nie, no panie, sam będę musiał kupić tylko 1,5 bochenka zamiast 2. Skandal! Co ja mamy kraść, żeby dzieci nakarmić? Panie mój, trzeba coś zrobić. Czego oni chcą? Czy nie rozumieją racji stanu? Królu? Jedno słowo, a moje szybkie, zmotoryzowane jednostki... Przymknij się, generale! Co zrobić, ministrze skarbu? Co zrobić? A nadal mamy modernizować naszą flotę karoc, powozów, wózków widłowych? No, oczywiście. Postępu nie da się zatrzymać. Można wysłać do mennicy nowy nakaz do drukowania pieniądza. Puścimy na rynek więcej mońków, pracodawcy będą mogli podnieść płace, nastroje ochłoną, ale na dłuższą metę... Genialne! Genialne! Zasługujesz na podwyżkę, ministrze skarbu. Na dużą podwyżkę. Jasne! Wszyscyście powariowali! Wczoraj było tylko 350! Ludzie mają więcej pieniędzy i chcą więcej płacić. Ja bym cen nie podniósł, ale stolarz podniósł, kowal podniósł, to ja podniosłem. Co zrobić? Złe czasy, złe. Oj, niedobrze się dzieje, niedobrze. Na rynku była pewna ilość pieniędzy i do tej ilości dostosowany był poziom cen. Ale król i jego minister skarbu popełniają błąd za błędem. Dodrukowali pieniądze, co wymusiło wzrost cen. A potem, żeby uspokoić mieszkańców, znowu dodrukowali pieniądze. Ale to były tak zwane puste pieniądze, zwykłe, mało warte papierki i monety. Producenci i sprzedawcy nie mieli innego wyjścia, musieli znowu podnieść ceny. Ten proces nazywa się inflacją. Według definicji słownika pojęć ekonomicznych PWN, publikowanego na nbportal.pl, inflacja to
stały wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Z czasem ten stały wzrost przerodzi się w niekontrolowany wzrost, aż dojdzie do hiperinflacji. Myślicie, że tak można bezkarnie w nieskończoność? Otóż nie. Ej, królu, ale nabroiłeś. I na dodatek nie zrobiłeś nic, żeby z inflacją walczyć. A jak się walczy z inflacją? Aha, to już jest temat całkiem innej opowieści.